Siemaneczko, z tej strony Araulen, a to jest symulator farmy 2014, w którym będziemy dzisiaj prasować to cudnie skoszone pole przez naszego pracownika. Skosił to pole niesamowicie, pokazał tu swój kunszt żniwiarski. I my teraz musimy to sprasować, tak jakoś w miarę. To trochę będzie takie utrudnione, no ale musimy sobie jakoś poradzić, kurczę, nic innego się nie zrobi. Welbalu, wyrzucaj się, okej, masakra to będzie to sprasować, ze względu na te takie wywiasy przeróżne. Ale nic się niestety nie poradzi, kurczę. Mam nadzieję, że w tym DLC ta inteligencja pracowników będzie zdecydowanie zmieniona, bo to obecnie to jest kompletna porażka. I naprawdę gorszego systemu chyba już się nie dało zrobić, żeby tak masakrycznie to skosić. No przecież to nawet po pijaku by to im lepiej skosił. Kurczę. Naprawdę. Okej, trzeba już wycofać, bala wyrzucić. Dawaj. Och, to natychmiastowe zatrzymanie podczas wciśnięcia przycisku wyrzucania beli. Niesamowite. Jedź. Okej. Nakręcimy. Ciekawy jestem, czy maszyny, które mają zmienioną teksturę, będą się brudzić. Bo tutaj na tą prasę, jak widzicie, mam teksturę Fenda 5200 nałożoną. Bo nie miałem ochoty patrzeć na jakąś prasę żółtą Frenda. Rozumiem, że prasa jest przyjacielska i w ogóle, ale jednak wolę oryginał. I jestem właśnie ciekawy, czy to wpłynie na system brudzenia się maszyn, czy raczej nie i to tak po prostu sobie będzie. O, tutaj dopiero się masakra zaczyna. Jakie pozwijane. Wyrzucaj. Okej. W odcinku z farminga spytałem się was, jak mają wyglądać moje odcinki. Szczerze mówiąc, liczyłem na troszkę większy odzew. Wiem, że nie każdy wchodzi na te tuby, nie każdy wszystko ogląda i tak dalej. I mimo wszystko to SF14 jest najlepiej oglądany na moim kanale. Jednak liczyłem na coś więcej. Zapraszam was. Chociaż nie. Podejmę tutaj już kroki, o których wspominałem w farmingu. Zobaczę, jak na to zareagujecie. Liczę, że to wpłynie pozytywnie na jakość odcinków, jak i na to, że będę lepiej postrzegany jako ten malutki youtuber wśród widzów. Więc odcinki nie wiem, ile konkretnie będą miały. Bo to zależy od ilości materiału, który nagram oraz tego, co będę miał do gadania. Jeśli zdarzy się tak, że będę miał coś naprawdę dużo do przekazania, no to nie będę tego zbytnio obcinał, no bo szkoda pozbawiać odcinek jakichś ważnych informacji. Jednak gdy nie będę miał nic sensownego do przekazania, no to raz, dwa wszystko będę ciął i odcinek będzie krótki, ale przynajmniej treściwy. Myślę, że taka forma odcinku będzie się wam przyjemniej dzieciom przyjemniej oglądać ze względu na to, że będzie on krótszy i będzie zawierał te ciekawsze momenty, bardziej ważniejsze w całym, te najważniejsze w całym odcinku. I tego się będę trzymał. Wiem, że te 25 minut to taki optymalny czas i
I on by może i wystarczył i mógłbym się go trzymać, jednak niestety nie oglądacie mnie tak jak na początku i chciałbym właśnie wrócić do tych starych czasów, bo cóż, przyznam się szczerze, wielokrotnie to mówiłem, YouTube nie miał być na poważnie w moim przypadku. Jednak podjąłem się tego, zaryzykowałem. Wysunąłem się troszeczkę na krytykę, choć naprawdę niewielką. No i pierwsze odcinki wam się spodobały i to bardzo wam się spodobały. Pierwszy odcinek SF-a 14 ma już chyba ponad 200 tysięcy wyświetleń. Więc to taka... ta gra w ogóle to takie moje oczko w głowie. I staram się w ogóle odcinki, staram się, żeby właśnie były jak najbardziej dopracowane, żeby wam się podobały, bo nie sztuka jest nagrać jakiś syf i potem to wrzucić i stawiać na ilość, tylko ja stawiam na jakość i tego się trzymam. Sprasowaliśmy pole, teraz lukniemy, czy tam jeszcze coś to jest do prasowania. Jestem tu. Wsiany teren to do zbioru, tu była pszenica, więc tu już nie ma nic. Okej. Pola. Tutaj jęczmień, więc tam trzeba będzie się przejechać jeszcze. Więc widzimy się za chwilkę. Nie wiem jak to wyszło, ale tamtej słomy nie było, więc nie było, nie będzie co prasować. I w tym wypadku teraz czas zwieść bele, które sprasowaliśmy. Nie mam bladego pojęcia, czy będzie nas stać na traktor i przyczepę do beli, ale mam nadzieję, że to się zaraz okaże. Mogę w ten sposób się przenieść do sklepu? Bo tutaj to wiem, że mogę. Tutaj nie mogę. Okej, więc podjadę do sklepu i widzimy się ponownie. I ogarnę, czy można, czy stać mnie obecnie na, no wiecie, traktor z turem i bele, przyczepę na bele. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, dojeżdżamy do sklepu. I okaże się teraz, czy stać nas, czy nie, choć wątpię, bo niecałe 100 tysięcy to troszkę mało chyba będzie. Tutaj jak widzicie mamy Just. Stać nas. Just to z moda, który wprowadza używane maszyny, więc kupię to cudo. Używane, bo tańsze jest. Kup. I jakąś przyczepę do tego. Są tu jakieś przyczepy? Są. Ten opryskiwacz trzeba będzie się później zaopatrzeć. A także beczkę do gnojowicy. Oraz nowe pługi jakieś, kultywator. Trzeba będzie się rozwijać, ale na razie niestety nie mam zbytnio pieniążków na to. Ale powolutku będziemy rozwijać. No tak, na parkingu znajduje się maszyna. Co tu ten header robi? What? Muszę go sprzedać, wiecie? No mogę teraz czapkę kupić? Nie. Okej, więc przeskoczymy do naszego traktorka nowego. Nowy nabytek. Okej. Odjedziemy raz, dwa. Enter. Teraz szybko na dół. Szybko na dół. Tą średnią kupimy. I cofamy. I ja już to podepnę i pojadę i widzimy się, gdy sprowadzę też Lindnera i będziemy wozić słomę, kłaść.
Okej, okay, dojeżdżamy Lindnerem na pole. Przypniemy przyczepkę. Cofaj. I będziemy ładować. Szczerze mówiąc, troszkę się tego boję. Bo nigdy... Nigdy tego nie ogarniałem, znaczy nie próbowałem. A słyszałem, że to dość trudne. I troszkę się cykam, szczerze mówiąc. Ale będziemy próbować. Może się jakoś uda. Wyłączymy HUD. Ups. What the fuck? What the hell? Co to miało być? Ruszaj. Kurde, nie ogarniam tego sterowania. Ups. Kurde, jakie to mało intuicyjne. Przydałoby się tego. Widły trochę podnieść, ale z tego co widzę, to nie ma takiej funkcji. What? Serio? No, dawaj, 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 dawaj. Cofnij troszkę. Okej. Okay. Dobra, pierwszego B, pierwszą belę mamy założoną. Położoną. To wygląda tragicznie i ciężko będzie to przewieźć. Ale cóż. Dobra, przejdziemy teraz Lindnerem. Tam dalej. Hady. Nie, jakoś się trzymają. Chyba posortowały się nawet, jak wyszedłem z, jak wszedłem do traktora. Bo tam coś wiem, że było poprawiane z tymi belami, bo to była masakra z początku. Dobra. Boję się, żeby tamtych nie zrzucić, wiecie. No, zjeżdżaj. No dalej. No. Okej. Nawrócimy. Masakra, w żadnej grze rolniczej nie lubiłem ładowania bel. No dawaj, 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 dawaj. No, tutaj jakoś poszło. Czekajcie, wskoczymy do Lindnera, żeby to się troszkę usadowiło. Okej. I raz, dwa ładujemy. Od tej strony podjadę. Tych beli nie jest dużo, to tak nie będę jakoś przywiązywał specjalnie uwagi do tego, jak to kładę. No, opuszczaj, dawaj. Wybaczcie, coś myszka mi szwankuje. Zostań tam. I cofamy teraz. No, nabieraj rozpęd. Kurczę. Błagam, niech to się usadowi. Jest. Okej. Okay. To jedziemy teraz tutaj. Załadowany mamy i jedziemy. Jakby to... Kurczę, daleko. Może jakoś damy radę. Tutaj skoczymy. I... Tutaj do tej drogi.
Bo tam nie ma nigdzie przejazdu, nie? Chociaż... Coś jest. Dojedziemy do głównej drogi. Ogólnie przepraszam was, że... odcinka tak długo nie było, taka przerwa była. Ale mam remonty w domu i nie za bardzo mam warunki do nagrywania. Musicie mi to wybaczyć. Postaram się, żeby teraz były filmy co drugi dzień, jak już remonty się skończą, bo nadal trwają. I jakoś wam to wynagrodzić. No niestety nie dałem rady, no. Nie, bez sensu nagrywać odcinek, w którym non stop słuchacie głosy wiatarki i młotka. Gdzie tu jest wjazd, że tak spytam? Tutaj jest coś. Liczę, że będzie można to sprzedać bez... aby otworzyć sprzedaż Bell. Podjedziemy. Tutaj, do magazynu. Okej, stój. Naprawdę tylko 1200 euro? Spoko. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. No bo nie widzę sensu nic tu dalej robić. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz was przepraszam, że tak dawno nie było odcinka i... ale te remonty, no cóż, nic na to nie poradzę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.